Do Wrocławia przyjeżdżają na studia z różnych zakamarków świata, zabierając ze sobą także kulturę swoich krajów. Muzyka to dla nich przestrzeń, dzięki której mogą się ze sobą porozumieć. A z okazji Świąt Bożego Narodzenia stworzą specjalny koncert, który połączy europejski charakter. Projekt nazywa się University Orchestra. To jest taki projekt, który powstał z ramienia Biura Współpracy Narodowej na Uniwersytecie i ze Szkoły Rytmu. Ja reprezentuję w cudzysłowie moją własną działalność artystyczną Szkołę Rytmu. Orkiestra dziś łączy kilkunastu studentów, którzy przygotowują dwa koncerty w roku, bożonarodzeniowy i wiosenny. Ideą projektu jest połączenie wielu kultur w jedno muzyczne wydarzenie. Koncert świąteczny co roku jest urozmaicony o polską kolędę. Tym razem będzie jednak inna niespodzianka. Przygotowuję specjalną polską piosenkę. Nie chcę zdradzać za dużo, ale będę śpiewał po polsku. To jest przeróbka kolędy, ale też na podstawie bardzo takiego światowego, etnicznego przeboju śpiewana przez Kaję, przez Gorana Bergowicza. Ma świąteczne znaczenie, jeśli chodzi o sam tekst. Po drugie, brzmi trochę orientalnie, to znaczy ja przerobię ją na taką właśnie. Dla Rahimy pochodzącej z Baku to już drugi rok w orkiestrze. Jak sama podkreśla, spoiwem całego zespołu jest pozytywna energia. Podczas koncertu wykona tradycyjną piosenkę prosto z Azerbejdżanu. To dla nas bardzo ważne. Nie tylko ja będę wykonawcą. Cały zespół będzie mi towarzyszył. To właśnie jest prawdziwa istota muzyki. Muzyka nie powinna się skupiać jedynie na jednej osobie. To, co chcesz dzięki niej wyrazić, to połączenie nas wszystkich w jednym zespole. To świetna atmosfera. Wierzę, że nasi słuchacze dostaną od nas mnóstwo energii. Emre z kolei pochodzi z Istambułu, a orkiestrę poznał już pierwszego dnia studiów magisterskich we Wrocławiu. Jako socjolog twierdzi, że muzyka tworzy niezwykłą przestrzeń międzykulturową. What you're gonna see in our concert is that to, co możecie zobaczyć podczas naszego koncertu, to jest coś ponad jednostką. Po prostu wiele osób, wiele osobowości i kultury staje razem i powstaje coś nowego, co mam nadzieję Wam się spodoba. Tegoroczne wydarzenie z racji pandemii odbędzie się online na kanale YouTube Uniwersytetu Wrocławskiego. Koncert rozpocznie się o godzinie 20:00, 17 grudnia. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.